Plac Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej już po raz drugi stał się miejscem uroczystego capstrzyku organizowanego przez 6 Batalion Powietrzno-Desantowy w Gliwicach. To właśnie saperzy z tej jednostki 8 października 2019 roku stracili życie wskutek wybuchu pocisku artyleryjskiego w kuźniańskim lesie. Spotykamy się w przeddzień święta 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego w miejscu szczególnym w Kuźni Raciborskiej na Placu Zwycięstwa, gdzie tablice na pomniku upamiętniają tragiczne wydarzenia, które miały miejsce nieopodal w pobliskich lasach. Jedno z tych tragicznych wydarzeń bardzo mocno utkwiło w pamięci wszystkich żołnierzy naszego batalionu. Mowa o wypadku saperów patrolu saperskiego w dniu 8 października 2019 roku. Podczas, jak się mogło wydawać, rutynowego zadania doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym 3 żołnierzy poniosło śmierć, a kolejnych 3 zostało ciężko rannych. Wypadek, o którym wspomniałem, zdecydowanie jest najtragiczniejszym w skutkach wydarzeniem w historii naszej jednostki. Kuźnia Raciborska dla żołnierzy 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach jest miejscem szczególnym. Nie bez powodu to właśnie centralny plac w mieście stał się już po raz drugi miejscem dla organizacji uroczystego capstrzyku. Capstrzyk obchodzimy zawsze przed dzień święta batalionu, także święto przypada w dniu jutrzejszym. Dzisiaj chcieliśmy w ramach capstrzyku spotkać się tutaj wspólnie i oddać hołd poległym tragicznie naszym żołnierzom, którzy 8 października 2019 roku ulegli tragicznemu wypadkowi, a także oddać hołd żołnierzom poległym na misjach, poszkodowanym weteranom. Z okazji też dnia, który przypada w kolejny dzień po naszym święcie, a mianowicie w sobotę 28 maja. Hołd oddano także tragicznie zmarłym strażakom, młodszemu kapitanowi Andrzejowi Kaczynie i druhowi Andrzejowi Malinowskiemu, którzy w 1992 roku walczyli z największym w historii powojennej Polski pożarem. W tych samych lasach te dwie tragedie się odbyły, a to jest nasze centralne miejsce i tutaj o nich wszystkich pamiętamy naraz. Ten apel poległych był na to świadectwem, że wywołani zostali wszyscy po kolei. Oni też zginęli na służbie strażacy. Zarówno dla władz Kuźni Raciborskiej, ale także samych mieszkańców współpraca z jednostką z Gliwic jest wyjątkowo ważna, a uroczystości takie jak capstrzyk jeszcze bardziej wzmacniają więzy. Czujemy się tutaj bardzo dobrze, lokalna ludność i władze miasta przychylnie podchodzą do nas, my do nich tak samo, także no, można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób braterska więź. Dla żołnierzy jest to ważne i to też jest capstrzyk organizowany przez nich. My jesteśmy gośćmi, mimo że gospodarzami miejsca. To my tutaj stoimy w szeregu, stajemy na baczność i spocznie robimy wtedy, kiedy oni wołają. Więc nie chcemy im też wchodzić tutaj organizacyjnie w paradę, tylko współpracować z nimi. To oni wszystko zorganizowali, oczywiście przy naszej pomocy tutaj, ale i ta msza święta dzisiejsza i ten capstrzyk i kolejne, które będą po tym, to są takie uroczystości, które będą się odbywały cyklicznie, ponieważ to miejsce oni sobie wybrali jako miejsce ważne dla nich z tych czy innych przyczyn. A Kuźnia Raciborska, no cóż, w obecnych czasach konfliktu my czujemy się bezpieczniej oglądając mundury, to myśmy też sprowadzili te mundury do Kuźni Raciborskiej. Kuźnia w tych niepewnych czasach będzie twierdzą. W trakcie uroczystości pod pomnikiem mieszczącym się na Placu Zwycięstwa kwiaty złożyły rodziny poległych żołnierzy oraz wiele delegacji, w tym przedstawiciele gminy oraz wojskowi.